Jeśli nie zaplanowaliście jeszcze weekendu, to ostatnia szansa, by skorzystać z dobrodziejstwa wiosny, ale takiej zimowej wiosny, o takiej właśnie jak tutaj, w Nowej Osadzie w Wiśle. Jeszcze można świetnie pojeździć na nartach, pod deskami co najmniej metr śniegu i jeszcze kto się nie wyszalał, ma taką szansę. A wszystko w szczegółach opowiemy w programie Narciarski Weekend. Marek Omelan i Jarosław Ferenc, witamy i zapraszamy. Po kilku pochmurnych i mglistych dniach zasadnicza część tego weekendu, a więc sobota i niedziela, zaprogramowane zostały na piękną aurę. Na kilka dni przed swoim końcem zima daje niemal bezchmurne i bardzo słoneczne niebo. To jest to, co miłośnicy białego szaleństwa lubią najbardziej. Na głowę nie pada, słoneczko przygrzewa, a na termometrach niewielki mróz. Idealne warunki do nartowania. Na to zresztą liczymy w drugiej połowie marca i szkoda, że takich dni nie będzie już wiele, bo jeszcze 2-3 tygodnie i sezon się zakończy. Korzystajcie jeszcze ze śniegu na stokach póki jest, bo później trzeba będzie czekać na kolejną zimę aż 9 miesięcy. Teraz ważna sprawa dotycząca bezpieczeństwa w górach. Jak wiadomo, narciarstwo nawet rekreacyjne jest urazowe, co oznacza, że dochodzi do kolizji i wypadków. Przypominamy, że jeżdżących na stokach obowiązuje dekalog narciarski, zbiór 10 przekazań, jak należy zachowywać się na trasie, by jazda była bezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu. Nie wszyscy go przestrzegają i dlatego w ostatnich latach na stokach pojawiają się policyjne patrole na nartach. Ich obecność jest potrzebna, zwłaszcza kiedy na nartostradach panuje tłok, a nieodpowiedzialnych narciarzy nie brakuje. Szaleńców na deskach, którym wydaje się, że są sami na nartostradzie, trzeba dyscyplinować, a czasami ukarać nawet mandatem. Jednak wypadki były, są i będą. I w takich przypadkach wkraczają do akcji ratownicy górscy. Ale nie tylko, bo nowa ustawa o bezpieczeństwie na stokach wprowadziła nową służbę ratowników narciarskich. Ten nowy zawód, bo tak to trzeba powiedzieć wprost, ratownika narciarskiego budzi sporo emocji i budził na początku sezonu wiele emocji wśród ośrodków narciarskich co do kwestii zatrudniania tych ludzi, niewielkiej ilości. Na początku było 18 ratowników narciarskich w Polsce. W tej chwili mamy prawie 100 ratowników narciarskich do dyspozycji już dla tych, którzy prowadzą biznes pod tytułem ośrodek narciarski. Tylko pytanie, po co? Ja osobiście powiem, że nie wyobrażam sobie tutaj ratownictwa górskiego razem z ratownictwem narciarskim w Beskidach. Zresztą no, statystyki jasno to pokazują, że nie da się tak naprawdę oddzielić jednego od drugiego. To jest gdzieś tam taka płynna granica. Mamy natomiast oddzielenie w prawie i rzeczywiście w środkach finansowych. I dla nas jest to bardzo istotne i stanowi swego rodzaju problem. Teraz gestorzy wyciągów narciarskich mają możliwość wyboru, kogo zatrudnią do niesienia pomocy poszkodowanym na stokach. Tego rodzaju usługi nie są tanie i stanowią sporą część całości kosztów utrzymania danego ośrodka narciarskiego. Ile kosztuje GOPR? No nas na dzień dzisiejszy kosztuje ponad 30 tysięcy miesięcznie. Przy stanie 4 ratowników na całą stację? 4 ratowników na całą stację. To jest kwota około 11 tysięcy za ratownika płacimy za miesiąc. Mamy wrażenie, że wprowadzenie nowej służby ratowniczej na okres zimowy niewiele zmieni. Przecież poszkodowanemu narciarzowi jest obojętne, kto udziela mu pomocy, czy wykwalifikowany ratownik GOPR, czy wykwalifikowany ratownik narciarski. Po co więc ta zmiana? Chyba jedynie po to, by wytworzyć w tej branży konkurencję, co powinno wpłynąć na podniesienie standardów ratownictwa, a jednocześnie na obniżenie kosztów działalności. Krótko mówiąc, ma być taniej i lepiej. Czy to możliwe? Szkoda tylko, że tego rodzaju zmiany testowane będą na żywym organizmie narciarzy i snowboardzistów. Dziś rekonesans po beskidzkich ośrodkach narciarskich rozpoczynamy w Zawoi na Mosornym Groniu. Jak widać, cała góra wciąż biała i jeszcze bez przetarć. Na nartostradzie utrzymuje się 80-centymetrowa pokrywa śniegu i można bezpiecznie pojeździć. Na szczyt Mosornego Gronia narciarze i snowboardziści wjeżdżają 4-osobową koleją krzesełkową. Przypominamy, że teraz można korzystać z 20% rabatu na karty czasowe, który obowiązuje w środy. Przenosimy się do Międzybrodzia Żywieckiego, gdzie można wybrać się na górę Żar. Na trasie zjazdowej jest jeszcze średnio 60-70 cm śniegu, co wystarczy do przyjemnej jazdy. Najlepsze warunki panują w godzinach dopołudniowych. Później, kiedy temperatura wzrasta, śnieg staje się grząski i przez to ciężki. Na górze Żar kursuje jedyna taka w Beskidach kolej linowo-terenowa. Tu 20% rabat na karnety czasowe wprowadzono w czwartki.
Polskie Koleje Linowe zapraszają również do Szczawnicy, do swojego ośrodka narciarskiego na Palenicy. Na nartostradach jest jeszcze ponad pół metra śniegu i warunki zjazdowe nadal dobre. Kursują główna kolej linowa na szczyt góry oraz wyciągi talerzykowe na sąsiednią Szafranówkę. W tym ośrodku 20% rabat na karnety czasowe obowiązuje we wtorki. Ze skraju Pienin i Beskidu Sądeckiego wyruszamy w drogę powrotną do Katowic. Po drodze odwiedzimy jeszcze ośrodki narciarskie w Beskidzie Śląskim. Najpierw docieramy do Szczyrku, gdzie zaglądamy do ośrodka Czerna Solisko. Tu zima jeszcze nieźle się trzyma. Najgrubsza, bo metrowa pokrywa śniegowa, leży na trasach w rejonie hali Skrzyczeńskiej i wyżej. Nieco mniej śniegu jest w rejonie Czernej i na Julianach. Czynne są wyciągi orczykowe. Wyżej, na Białym Krzyżu, na przełęczy Salmopolskiej też dobrze i tradycyjnie to właśnie tu sezon narciarski trwa najdłużej. Obecnie pod nartami około metra śniegu i warunki do jazdy wciąż dobre, czynne oba wyciągi. W Wiśle zaglądamy na Soszów. Tam na 5 trasach zjazdowych śniegu już trochę mniej, bo od 30 do 80 cm, ale nadal da się dobrze pojeździć. Czynna kolej krzesełkowa i pozostałe wyciągi. W ośrodku Nowa Osada sytuacja podobna. Główna trasa zjazdowa cała biała i bez przetarć. Pod deskami średnio 70-80 cm śniegu, co wciąż daje gwarancję dobrej i bezpiecznej jazdy. Kursuje kolej krzesełkowa i boczny wyciąg talerzykowy. W Wiśle można jeszcze pojeździć na Cienkowie, Stożku i niektórych mniejszych wyciągach. Dojeżdżamy w końcu do Ustronia. Tam na Czantorii, która góruje nad miastem, warunki narciarskie jeszcze dość dobre, ale tylko na trasie czerwonej, gdzie leży średnio 60-70 cm śniegu. Trasa niebieska nieczynna. Czynna jest główna kolej krzesełkowa i dolny wyciąg Solisko. A jeśli już dotknęliśmy pogody, to spójrzmy na to, jak będzie jutro w Beskidach. Niedziela ma być już dość pochmurna, ale bez opadów. Jedynie rano może poświecić słońce. W południe temperatura wzrośnie do zera, a w dolinach termometry wskażą nie więcej niż plus 2 stopnie. Jeśli nie macie jeszcze dość nartowania, spróbujcie. Naprawdę warto. Warunki są piękne, wspaniałe, bo przecież nic tak nie daje radości jak wiosenne słońce i śnieg pod nartami. To był Narciarski Weekend. Marek Omelan, Jarosław Ferenc. Dziękujemy i zapraszamy na jutro. Do zobaczenia.